Cześć, z tej strony Radek, witam Was w mojej kuźni. Dzisiaj będziemy mieli odcinek, w którym porozmawiamy sobie trochę o młotkach, czyli takim przedłużeniu ręki kowala. Można powiedzieć, że ilu kowali na świecie, tyle będzie zdań na temat młotków, tyle będzie ulubionych młotków, te lepsze, te gorsze. Jednak na początku to pamiętajcie, że nie jest ważne, jaki będziecie mieli markę młotka, jaki będziecie mieli styl tego młotka, bo to nie młotek będzie mówił o tym, jak będzie wyglądał wasz finalny produkt. O tym będzie bardziej mówiła wasza technika, wasz sposób kucia. Teraz was przerzucę na inny widok i porozmawiamy trochę bliżej o tych wszystkich tutaj młotkach, młoteczkach, młotuniach, które tutaj widzicie. Zapraszam. Dobra, jak tutaj widzicie, rodzajów młotków jest całkiem sporo. Te najbardziej, najczęściej spotykane na naszym, żebym, rodzimym rynku to są młotki ślusarskie. To jest jedną, z jednej strony z płaszczyzną, z drugiej strony z rąbem. Młotki kulowe. Tak, z jednej strony mamy również jakąś płaszczyznę, z drugiej strony mamy kulę, czy półkulę, młotki szewskie, młotki blacharskie, czy tego typu, czy z różnymi innymi kształtkami. Macie również młotki murarskie oraz młotki ciesielskie, czy tam stolarskie. I teraz, żebyśmy porozmawiali o tym, który młotek najbardziej nam się przyda na początku przygody z kowalstwem, to moim zdaniem możecie odrzucić młotki murarskie, młotki ciesielskie oraz młotki szewskie. Te trzy rodzaje młotków możecie odłożyć na bok, aczkolwiek jeżeli to jest jedyna wasza opcja, którą będziecie mieli do kucia, możecie z tego korzystać, tylko spójrzcie. W przypadku młotków murarskich to miejsce, w którym będziecie zazwyczaj kuć, będzie jest malutkie. Tutaj macie duży rąb. Przy kuciu możecie albo się uderzyć, albo będzie Wam niewygodnie tym kuć. Więc to możemy odłożyć. W przypadku młotków ciesielskich, stolarskich, ok, z tej strony mamy ładną, już większą bitnię, bardzo zbliżoną do tego, co mamy przy młotkach kulowych. Jednak dalej mamy z tej strony dwa szpice. One są przeznaczone do wyciągania gwoździ, do wyciągania podważania desek. Więc do kowalstwa one będą stosunkowo nieprzydatne. Aczkolwiek mówię, jeżeli to jest jedyna wasza opcja do kucia, to jest jedyny wasz młotek, który aktualnie macie, skorzystajcie z niego, poćwiczcie sobie na nim, ale postarajcie się w dalszym okresie poszukać młotka bardziej do tego przeznaczonego. Kolejnym młotkiem, który możemy odłożyć na bok, jest młotek szewski. Jest to leciutki młoteczek, dużej on masy nie ma. Z tej strony ma taki zakończony rąb, trochę skierowany w dół. Z tej strony mamy dość duży element, którym będziemy kuć, dużą płaszczyznę. Ale niestety będzie nim stosunkowo niewygodnie kuć. Aczkolwiek do niektórych prac może się bardziej to przydać. Pozostaniemy zatem przy ślusarskich, kulowych. Jeszcze jednych, o których przed chwilą nie powiedziałem. Mamy również na rynku młotki kamieniarskie. Takie, czy takie z takim szpicem. Jeżeli mówimy o młotkach, które Wam bardziej się przydadzą w kuźni, to jak najbardziej będą to młotki zakończone z dwóch stron taką samą płaszczyzną. I teraz nie będę tutaj mówił na temat marek młotków, stylów młotków, które możecie spotkać na rynku, tak? Bo tych młotków będzie całkiem sporo. Są i młotki szwedzkie, młotki w stylu niemieckim, młotki francuskie i tak dalej, i tak dalej. Również możecie spotkać
ręcznie wykuwane młotki, tak? W takim wzorze. Tutaj aktualnie akurat ten jest z kuźni Viking Artu. Bardzo dobrze mi służy. Przydaje się w wielu pracach. Także wszystkich tych młotków możecie znaleźć bardzo, bardzo dużo, tak? Ich naprawdę można spotkać różne wielkości, różne kształty, różne masy. Nie jest to istotne, powtarzam, nie jest to istotne, z jakiej firmy będziecie mieli młotek. Czy on jest nowy, czy on jest używany, czy jest stary, czy jest nowy. Każdy młotek może się Wam w kuźni przydać. I teraz zwinę trochę tych maneli i pokażę mniej więcej to, co jest istotne w młotkach, na co możecie zwrócić uwagę. To, co jest istotne w młotkach, bo możecie młotek, taki klasyczny wzór młotka, który zawsze wszędzie zobaczycie, jeżeli wpiszecie gdziekolwiek w Google'ach młotek, to może Wam się pojawić coś takiego. Czyli macie z jednej strony obuszek, z drugiej strony macie rąb, czy to w większym, czy mniejszym. Tutaj mam również przygotowany już taki solidny, to jest akurat 2-kilowy młotek. Jeżeli patrzymy na młotki, to będzie nas interesowało przede wszystkim jego masa, czyli ile on waży, czy nam będzie tutaj w rękach dobrze leżał. Ale pamiętajcie, rączkę zawsze możecie, trzonek możecie zawsze wymienić. Będzie nas interesowało również masa samego młotka. Będzie nas interesowało, jaki ma kształt. Trzonek możecie sobie wymienić. Tylko pamiętajcie, że te kupne, jeżeli kupujecie jakiś młotek, to może się zdarzyć, mam nadzieję, że to będzie widać, może się zdarzyć, że on tą rączkę będzie miał bardzo okrągłą. Tak? Więc jeżeli będziecie nim stale kuć, to jest wręcz pożądane, żeby wiedzieć, w jakiej pozycji macie ten młotek. Więc zalecam albo wymienić trzonek na bardziej owalny, tak? Na bardziej owalny młotek, trzonek, albo zeszlifować sobie go do takich rozmiarów, jakie nam pasują, tak? Możecie wziąć sobie na szlifierkę, zjechać w miejscu, gdzie będziecie trzymać, tak, żeby on Wam po prostu nie przeszkadzał w kuciu. I żebyście to Wy panowali nad młotkiem, o tym pamiętajcie. To trzonek możecie sobie wykonać tak, jaki chcecie. I kształt teraz samego młotka. Każde zakończenie młotka, czy to z rąbem, czy to z kulą, czy też będziecie mieli ze szpicem, tak? To każdy ten rodzaj młotka będzie przeznaczony do różnych innych prac. Ja tutaj sobie przygotowałem takich kilka wygodnych sztabek. To jest akurat glina, więc będziecie mogli zobaczyć, co młotek dany kształt młotka może zrobić ze stalą. Ponieważ stal, jeżeli rozgrzejemy ją do wysokiej temperatury, to ona będzie zachowywała się jak plastelina. Mamy tutaj klasyczny rodzaj młotka ślusarski, z jednej strony płaski, więc uderzając, on nam tutaj równo rozłoży, poruszy tą stalą w różnych kierunkach, ale przede wszystkim nam spłaszczy, zrobi jedną powierzchnię płaską. Rąb, jeżeli będziemy wykorzystywać, to zobaczcie, że przede wszystkim on wydłuża nam dany detal, tak? Czyli tutaj możemy zrobić w ten sposób. Ale również, jeżeli byśmy wykorzystali ten oto tutaj rąb, to możemy go
poszerzyć, tak? Zrobić taki rybi ogon na końcu. Więc on nam porusza naszym detalem w dwóch kierunkach. Tak? W jednym kierunku oraz w drugim kierunku. Rozszerza nam, porusza nam ten detal. Czyli tutaj mamy dokładnie dla tego młotka. W ten sposób on nam porusza detalem. Tak, czyli rąb to nam służy do, ta część służy nam do takiego klasycznego kucia. Tu już rąb będzie nam służył do poruszania metalem w dwóch kierunkach. To sobie odłożymy. Weźmiemy sobie kolejne i rąby sobie odłożymy. Te rąby również możecie spotkać w takich blacharskich młotkach. I one również będą Wam przydatne albo do zrobienia jakiejś, do zagięcia jakiegoś detalu, tak, żeby on zagiął się w ten sposób, tak? Albo właśnie do zrobienia tych rybich ogonów, albo do zrobienia wydłużenia detalu. Kolejnym rodzajem młotka jest młotek kulowy. Młotek kulowy z jednej strony zakończony płaską, w tym przypadku już okrągłą powierzchnią, z drugiej strony kula. I tutaj tak samo. Ta część płaska po prostu nam będzie zmniejszać grubość detalu, a strona okrągła porusza nam detalem, porusza nam tym metalem w każdym kierunku, tak? Tutaj, jeżeli uderzamy w detal, to ten materiał się rozchodzi w każdym kierunku dookoła dookoła całej kuli. I tutaj możecie zobaczyć, jest taka różnica. Z tej strony jest uderzane płaską częścią, z tej strony mamy tą częścią kulową. Również ta strona kulowa również może nam łatwo się przydać do zanitowania, tak? Bo ona będzie nam rozpychać detal w każdym kierunku. I to już jest taki mocno wyolbrzymiony, tak? Ale on pozwala nam ruszyć w każdym kierunku tym detalem. Jak to jest do tego... Zobaczcie, no okej, dobra, nie jest centrycznie, ale rusza nam w każdym kierunku tym detalem. Oczywiście możecie nitowanie wykonać każdym rodzajem młotka, który macie przy sobie. Nie jest to powiedziane, że te kulowe, tylko te kulowe służą do nitowania, ale są bardzo przydatne, bo mniejsze nity, tym tutaj punkt styku będzie stosunkowo mniejszy. Czyli tak nam wychodzi. Kulowe młotki również są dostępne w różnych rozmiarach, w różnych kształtach. Firmy różne są do tego, ale to nie jest istotne, jakiej, powtarzam, jakiej firmy macie młotek, czy w jakim stylu jest wykuty, skąd pochodzi ten młotek. Ważne jest, żebyście Wy umieli nad nim zapanować. Kolejnym rodzajem młotka to jest młotek kamieniarski. I ten młotek kamieniarski, zakończony z dwóch stron, tak samo może nam być na samym początku bardzo przydatny, ponieważ z tej strony mamy dużą powierzchnię do kucia, a z tej strony możemy sobie zrobić co nam się podoba. Tutaj, jak możecie zobaczyć, możecie lekko zaokrąglić jego boki, tak? No, on tutaj leciutko zaokrąglone, więc on się przydaje również jako młotek z rąbem. Ponieważ zobaczcie, że jeżeli nie uderzymy bezpośrednio w detal. Ja zaraz jeszcze postaram się nagrać wszystkie te ujęcia z innej kamery, więc będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli uderzymy pod kątem, nie bezpośrednio w detal, tylko pod kątem, to zobaczcie, że on zadziałał tak samo,
weźmiemy sobie ten fragment, który nam tutaj wyszedł z tego motka z rąbem, tak? Poruszyliśmy detal w tym samym kierunku. Przejdziemy do takiej jednej uwagi, ja trochę tutaj zbliżę. Do jednej uwagi, jeżeli kupujecie młotek prosto ze sklepu. Widzicie? Postaram się to nagrać troszeczkę bliżej. Ale te młotki kupione bezpośrednio w sklepie, one mają dość takie fabryczne, ostre zakończenia. I te ostre zakończenia, takie ostre załamania, te kąty, w przypadku kiedy kujecie, pozostawia na detalu widoczne ślady, które nie do końca nie zawsze będą łatwe do usunięcia, tak? Przekułem ten kawałeczek glinki. Widzicie te ślady po młotkach, po uderzeniach, po każdym uderzeniu. Je będzie w późniejszych etapach bardzo ciężko usunąć z tego detalu. Również ten rąb tak płasko zakończony, tak? Więc on również, jeżeli będziecie przekuwać takim nieprzygotowanym młotkiem, on będzie Wam zostawiał ślady, straszne ślady po tych takich fabrycznych zakończeniach. Co można zrobić? Można zrobić młotek, włożyć w imadło, wziąć zwykły pilnik i zjechać tutaj każdą z tych krawędzi, tak żeby ona była w miarę gładka. Możecie wziąć szlifierką, przejechać delikatnie każdą tą krawędź, tak żeby ona była gładka. Tutaj macie również ten kamieniarski młotek. Jeden mam taki, którego nie ruszyłem specjalnie. Do pokazania, że on ma takie właśnie te ostre. Ostre krawędzie. I to należy po prostu zeszlifować. Któregoś razu może zrobimy jeszcze jakiś odcinek na temat, jak przygotować młotki bezpośrednio do pracy w kuźni. Ale możecie również trafić na młotki, tak jak już wspominałem w pierwszym filmie, możecie trafić na młotki ze złomu. Różnej wielkości, różnego rodzaju, różne kształty, różnych firm. Jednak to nie jest istotne. Ja tutaj akurat mam kilka młotków typowo ślusarskich. Jeden to już jest pobijak kowalski. Tutaj nadajemy kształt z tej strony. To nie jest młotek, tak? Żebyśmy też pamiętali, że to nie jest młotek. To, co tutaj widzicie, to nie jest do końca młotek. Tego nie wykorzystujemy jako młotek, tylko to wykorzystujemy, osadzamy na trzonku i on służy nam do nadawania różnych kształtów. Ale o tym już za chwilkę. Ze złomowiska, jeżeli znajdziecie tam jakieś młotki, to będziecie potrzebowali zrobić kilka rzeczy. Najpierw sprawdzić, czy nie ma popękanych fragmentów tego młotka. Tak? Weźcie sobie taki młotek i sprawdźcie, czy na wszystkich tych krawędziach tutaj nie ma niczego popękanego, czy nic nie odpada z tego młotka. Jeżeli wszystkie są w miarę w porządku, tak, czyli nic Wam nie odpryśnie, to musicie popatrzeć na te krawędzie, tak? Tutaj macie taki. Ale wszystkie te o krawędzie, co tutaj macie, wszystkie te krawędzie, które tutaj macie, je trzeba zeszlifować. O, tutaj widzicie, jak ona wystaje mocno. To trzeba wziąć albo pilnikiem zjechać, albo wziąć szlifierkę, zeszlifować, bo to, jeżeli zaczyna Wam się tak zawijać, to jest taki grzybkowanie, wargi się robią takie. To musicie ściąć, tak żeby Wam w późniejszych pracach to po prostu nie odprysło i gdzieś nie strzeliło, a może to polecieć jak pocisk. Więc takie młotki na złomowisku również możecie znaleźć. Za to zapłacicie kilka złotych. Tylko będziecie potrzebowali trochę pracy. Będziecie potrzebowali jakieś trzonki, będziecie potrzebowali pilnik, szlifierkę, cokolwiek, żeby doprowadzić te młotki do,
stanu używalności. I też pamiętajcie, że im bardziej tutaj zniszczona ta powierzchnia, ten ma całkiem ładną, ale jeżeli macie zniszczoną, bodajże w tym było, o, tutaj jest taka porowata już. Tak? Jeżeli macie taką porowatą powierzchnię, to dobrze by było ją zeszlifować, ponieważ te wszystkie kropeczki, które będziecie tutaj mieli, wszystkie wcięcia, wgłębienia, to wszystko wam będzie na detalu się odzwierciedlało, więc im lepiej sobie przygotujecie taki młotek, tym on będzie lepszy efekt wam dawał. Zwijamy. Również macie, tak jak już wcześniej wspominałem, macie różne młotki blacharskie. One będą tam wam też przydatne do różnych prac z różnymi faktorami, z różnymi elementami. Tutaj macie z dwóch stron kulowy młotek. Z tej strony macie dwa rąby. Tak. Wszystko może wam się przydać, jeżeli macie możliwość uzbierania sobie kilku rodzajów, kilku zakończeń, wielkości, wagi młotków. To też zachęcam do tego. Z czasem wam się po prostu może każdy przydać, ale nie jest na początek istotne. Nie jest na początek istotne, jakiej firmy i skąd macie ten młotek. Ważne, żeby on pracował i ważne, żebyście wy się nauczyli, jak się nim posługiwać. Mamy również takie młotki, to już też wam pokazywałem. I tu wrócimy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli nie wszystkie młotki, które zobaczycie gdzieś tam na rynku, służą do kucia. To znaczy, one służą, te młotki służą do kucia, ale nie bezpośrednio, że kupujecie takie coś, tak? I że wykorzystacie go jako młotek do kucia. Te młotki to nie są do końca młotki. To są pobijaki. One służą do różnych prac. Przykładowo, to jest przecinak. On jest utrzymany na rączce, ponieważ z tej strony, przesuniemy sobie, z tej strony mamy przecinak, układamy go na detalu, a z drugiej strony uderzamy młotkiem. To służy nam jako przecinak. Tutaj mamy gładzik. Zobaczcie, że on z tej strony jest płaski. Tak? Z tej strony jest płaski. On również służy. Ustawiamy go na detalu i od góry uderzamy młotkiem. Tu mamy przebijak. Są jego różne wielkości. Są mniejsze, większe. Go również układamy w miejscu, gdzie chcemy przebić otwór. I z tej strony również uderzamy od góry. Tutaj, jak już wspominałem, to mam nieosadzony. Bierzemy sobie taki osadzony. Go również możemy ułożyć na detalu, tak żeby ten detal był tutaj w środeczku. I uderzamy od góry, tak żeby nam nadał taki kształt. Tych kształtek możemy mieć naprawdę, tych pobijaków możemy mieć naprawdę dużo. Jest różne rodzaje, ale takie klasyczne, które możecie spotkać, to jest właśnie przebijak. To jest gładzik i to jest przecinak. Również możecie się spotkać z przebijakiem, ale w przekroju takim kwadratowym. Czyli ten nadaje bardziej kwadratowe otwory. I to również możecie, jeżeli gdzieś macie możliwość dostania takiego materiału, również możecie sobie to spokojnie zakupić, nabyć, jakkolwiek wam się to uda. Przyda wam się. Przerzucimy się na inny widok. Ja wam pokażę wszystkie zakończenia młotków, w jaki sposób one tutaj mogły być wykorzystane. Czyli idąc od początku, zobaczymy każdy fragment młotka. Tutaj mamy rąb. I co on robi nam z tym detalem? Zobaczcie, że on się nam tutaj spłaszcza, wydłuża
tej strony mamy normalną płaską, płaskie zakończenie, uderzając płasko, on nam będzie spłaszczał, ale możemy go wykorzystać. Tak, możemy tutaj ładnie sobie tą płaską częścią przekuć dany detal. Również to jest wszystko, wszystko jest zależne, w jaki sposób uderzycie w detal, bo jeżeli uderzycie płasko, tak, to większość tej energii skupi tutaj w środku. Jeżeli pochylicie troszeczkę, to już... Jeżeli pochylicie troszeczkę, to już Wam robi jako tutaj ten rąb, tak? Zobaczcie, że w tym momencie miejsce styku jest dokładnie tu w tym miejscu, tak? Tutaj na samym rożku. I go również możecie wykorzystać jako... Go również możecie wykorzystać jako rąb. Czy to w klasycznym ślusarskim młotku, czy weźmiecie młotek ten kamieniarski, o którym już wspominałem. Tak? Bo go również możecie wykorzystać i na płasko, i możecie go pochylić, kując w ten sposób. Możecie. I możecie po prostu zmieniać kształt danego detalu. Więc ten młotek również możecie wykorzystać jako młotek z rąbem. Młotek kulowy z tej strony, płaskie zakończenie, oczywiście będzie służył do tego klasycznego przekuwania. Tu nie za dużo musimy również, każde te płaskie zakończenie, tak, każde te płaskie zakończenie, ono nie będzie poruszało detalem, czy tam nie będzie poruszało metalem rozgrzanym tak agresywnie, jak różne te zakończenia, tak? Więc jeżeli chcemy szybko coś spłaszczyć, szybciej wydłużyć, spłaszczyć, to możemy skorzystać z albo z tego rąbu, albo z tego rąbu, albo możemy skorzystać z ułożenia młotka pod kątem, tak? Jeżeli chcemy poszerzyć ten materiał we wszystkich kierunkach, jak również możemy go zaokrąglić. Ja często używam takich tego typu młotków do na przykład robienia miseczek, do robienia na przykład podstawek pod świeczki. Tak? Zobaczcie, że on ten materiał rozsunął w każdym kierunku, tak? Jakbyśmy dalej tutaj jeszcze po brzegach dosłownie poszli, to możemy ten detal ładnie tutaj w każdym kierunku spłaszczyć, tak? I do tego służy kulowy młotek. Tak jak już wspominałem, może również służyć do nitowania, bardzo przydatny. Jednak do nitowania będzie przydawał się każdy młotek. Każdym młotkiem można zanitować jakiś detal. Gładzik, są przebijaki i one Wam będą również służyły do różnych prac. To tyle, jeżeli chodzi o młotki. Pamiętajcie, nie jest ważne, z jakiej firmy macie, skąd macie te młotki. Czy on jest stary, czy on jest nowy, prosto ze sklepu, czy jest od jakiegoś konkretnego rzemieślnika, czy dostaliście go po dziadku, czy może od taty, cioci, dziewczyny. Naprawdę to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ważne, żebyście mieli czym pracować oraz również umieli wykorzystać wszystkie aspekty każdego. Czy to będzie ręcznie wykonany młotek? Czy to będzie ze złomu młotek? Czy to będzie odkupiony od kogoś młotek? Każdy się nadaje do pracy. Także
Większość tych młotków, tak jeszcze mogę dodać, większość z tych młotków, które tutaj widzieliście i jeżeli znajdziecie gdzieś po sklepach, ja robiłem taki mały research kilka dni temu i na dzień dzisiejszy, a jest to w listopadzie, na dzień dzisiejszy większość młotków, około 800 gram, 800 do kilograma, możecie dostać od różnie od 30 do 60 zł, tak mniej więcej za młotek. Tak? Możecie dostać w sklepach budowlanych. Widziałem w jednym sklepie większość i młotek kulowy, i młotek taki kamieniarski, i młotek ślusarski. Możecie nawet nabyć nawet w jednej konkretniej, że tak powiem, sieciówce. Tyle, że te nowe młotki, większość tych nowych młotków jest osadzanych na rączkach z różnych tworzyw. Zalecałbym wymianę tego trzonka, ponieważ przy gorących pracach, jak odłożycie gdzieś młotek i detal będzie Wam upadnie na tą rączkę, ona będzie się topić, to może być toksyczne, nie wiem co tam jest, więc to może być toksyczne, jeżeli chodzi o opary. To może być, będzie smród, trochę się unosił. No i również Wasz detal będzie zanieczyszczony w danym miejscu jakimś tam plastikiem, jakimś tam tworzywem. Więc zalecałbym po prostu wymianę. Jeżeli dostaniecie na trzonku drewnianym, to jak najbardziej możecie z niego korzystać. Tylko przygotujcie sobie tak, ten młotek tak, żeby on Wam dobrze leżał w ręce. Nie kuje się, nie trzymając tutaj. Chociaż niektóre elementy, małe fragmenty, jeżeli potrzebujesz leciutko, tylko delikatnie podkuć, to jak najbardziej możesz z tej strony, ale starajcie się gdzieś tak bardziej w 2/3 długości trzonka, tak żeby Wam dobrze pasował do ręki, wtedy przeszlifować, żebyście mogli objąć cały trzonek ręką. Nie, żeby to nie było, że troszeczkę tego trzonka nie trzyma się, nie możecie objąć, tak? Bo jeżeli nie możecie, to żeby mieć dobry chwyt, to będziecie naprawdę musieli tutaj sporo, dużo siły i skupienia przełożyć na to, żeby trzymać ten trzonek, ten młotek. Więc lepiej go sobie przeszlifować, tak żeby on Wam nie wypadł z ręki, żeby nie był za cieniutki, ale również, żebyście nie musieli skupiać się nad tym, żeby go trzymać, tak? On tak nie powinien też do końca sztywno być w Waszej ręce, ale o tym, jak trzymać młotek, jak nim pracować, będziemy mieli w kolejnym odcinku. Teraz mam nadzieję, że poznaliście mniej więcej, jakie rodzaje młotków mamy na naszym rynku, jakie rodzaje młotków nie są do końca przygotowane, przystosowane do tego, żeby wykuwać coś nimi oraz które będą Wam bardziej przydatne w Waszych pracach w kuźni. To tyle, jeżeli chodzi o temat z młotkami na sam początek. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu w filmie, to zachęcam Cię do skomentowania, wpisania tam niżej komentarza. Tym razem kleszcze, niech będzie. I w kolejnym odcinku poznamy kolejne narzędzia. Być może porozmawiamy o kowadłach i wszystkich ich alternatywach, jak wykorzystać kowadło, co na kowadle jest przydatne, do czego powinno służyć, do czego może służyć. Ale o tym się dowiecie wszystko w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie. Zapraszam do, jak Wam się podoba i chcecie śledzić, nie chcecie ominąć niczego, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do wciśnięcia tego dzwoneczka, tam jest taki mały dzwoneczek. On zaraz po kliknięciu subskrypcji jest zaznaczony, ale możecie go sobie odznaczyć, żeby Was informował o wszystkich nowych filmach. Na tą chwilę dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!